witam w kolejnym odcinku Brain TV. Dzisiaj będzie wykład profesora Aleksandra Schwarzenberg-Dziarnego, który opowie o, generalnie o całym projekcie Bride. Jest to wykład, który był na Festiwalu Nauki w 2010 roku zaprezentowany. Jeżeli ktoś go już oglądał, ponieważ był dostępny na stronach bride.pl, no to w zasadzie nie musi oglądać tego odcinka. Zapraszam. Przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z największych grantów, które w dziedzinie astronomii badań kiedykolwiek u nas przyznane. Po pierwsze, w ogóle pada zwykle takie pytanie, a po co to w ogóle jest? Po co wypuszczać satelitę dodatku astronomicznego? Najprościej mówiąc, funkcją astronomii w życiu społeczeństwa to jest po prostu bycie kolaborantem czy kooperantem fizyków. Jak Państwo wiedzą, samochody różne się składa ze śrubek, różnych cybantów, innych wężów i tego nie robi zwykle fabryka, która robi te samochody, to robią kooperanci, dostarczają to. W większości publiczności to nie interesuje, kto te detale do samochodu robi, ważne, żeby samochód jeździł. Taka jest mniej więcej relacja astronomii z fizyką. Fizycy pewne rzeczy sami nie potrafią zrobić bez wiedzy z astronomii. Natomiast no my oczywiście społeczeństwu jako takiemu praktyczne rzeczy po prostu nie dostarczamy, natomiast fizycy już tak. Oni już parę rzeczy wymyślili, z których korzystamy na co dzień. Proszę Państwa, a teraz w samej astronomii, dlaczego warto wysłać satelitę w kosmos? Bo po prostu zimy przeszkadza nam atmosfera. My będziemy się zajmować obserwacjami najjaśniejszych gwiazd na niebie. Tak się składa, że zwykle to są faktycznie gwiazdy, które najjaśniej mają największą moc świecenia. One są najbardziej wydajnymi reaktorami termojądrowymi na niebie. Jeśli nasze Słońce wziąć za jednostkę, to taka masywna gwiazda o masie kilkudziesięciu mas Słońca ma 100 tysięcy razy większą wydajność reaktora termojądrowego niż w Słońcu. Tym niemniej są tam problemy w badaniu tych gwiazd. My będziemy je badać za pomocą techniki, która się nazywa astroseismologią i ja jeszcze opowiem o tym dlaczego. Najpierw powiem, jaka jest rola tych najjaśniejszych gwiazd, dlaczego my nie machniemy ręką. Otóż we Wszechświecie istnieje pewien taki mechanizm cyrkulacji materii. Na samym początku powstały najjaśniejsze gwiazdy, młode, tak jak tutaj w gromadach, skupiskach zwanych gromadami otwartymi, gdzie jeszcze widać dookoła tych gwiazd widać resztki materii, z której one powstawały. Ten obłok taki jest oświetlona przez gwiazdy materia. Najmasywniejsze z tych gwiazd ewoluują stosunkowo szybko i wybuchają jako supernowe, dostarczając dużo materiału do materii międzygwiazdowej. Trochę mniej masywne gwiazdy, to jest powiedzmy taki wybuch supernowej. To mniej masywne gwiazdy też pozbywają się dużej części masy w ciągu swojego życia za pomocą takiego tak zwanego wiatru słonecznego przez mgłę względami. Tak czy siak ta materia, która kiedyś była we wnętrzach gwiazd, trafia z powrotem do materii międzygwiazdowej i z niej mogą powstawać nowe gęste obłoki, a w środku tych obłoków mogą powstawać nowe gwiazdy. Ten proces jak gdyby jest niezbędny choćby dla nas, dlatego że pierwotny wszechświat był bardzo ubogi. W te gwiazdki pozawodowe Michelem, tutaj kolega przed chwilą o tym opowiadał. Wszystkie te gwiazdki, my się składamy węgiel, azot, magnez i tak dalej, różne minerały. One powstały we wnętrzach, dopiero we wnętrzach gwiazd, już po powstaniu wszechświata. Także gdyby nie było tego cyklu wymiany materii, to my nie mielibyśmy być z czego zbudowani. Z samego wodoru i helu nie da się zrobić człowieka. Więc ta rola tych gwiazd jest bardzo ważna, no i tutaj są przykłady, jakie skutki powodują
te dwa mechanizmy do, zasilania materii międzygwiazdowej. To jest wybuch pozostałe po wybuchu supernowej, tak zwanej supernowej Keplera, obiekt Kassiopeia A. A to jest otoczenie gwiazdy Wolfa-Rayeta, która tutaj, której identyfikacja tu jest opisana. To jest mgławica wyrzucona z tej gwiazdy na skutek wiatru słonecznego. Znaczy, my to nazywamy wiatru gwiazdowego. Gwiazdy w sposób są w stanie na pewnym etapie życia, zwłaszcza pod koniec, wybuchać bardzo duże ilości materii. Te powstają na przykład mgławice planetarne, ale to jest proces tutaj na tym obrazku, znaczy bardziej znaczy silniejsze. A to są przykłady właśnie takich mgławic planetarnych, które po niedługim czasie, będę tu 100 lat, się rozpraszają. Także my znamy takie przypadki, że mgławice mogą się rozproszyć w materii międzygwiazdowej, które kiedyś już obserwowano, przestają być widoczne. Zwykle tak jest po wybuchach nowych, powstają takie mgławice mniejsze tutaj w planetarnie, które potem znikają. No więc z tej, tak jak wspominałem, z tej materii, która wróciła do kosmosu, ona już, o ile początkowo, na pierwszym stadium zawierała prawie zero cięższych pierwiastków poza wodorem i helem, to obecnie już ta materia po kilku takich cyklach zbudowania gwiazd i ich rozpadły zawiera do 2% pierwiastków ciężkich. Te pierwiastki ciężkie, mimo że ich jest tylko 2%, no na przykład wystarczy, żeby zbudować całą Ziemię, bo Ziemia się składa w stosunkowo małym procencie z wodoru i helu, natomiast przez wszystkie pozostałości tak. Już w przypadku Jowisza jest inaczej, bo Jowisz zachował większość swojego pierwotnego składu, a więc zawiera dosyć dużo wodoru i helu w swoim wnętrzu, tylko najczęściej w postaci związanej, ale też i w postaci czystego metalicznego wodoru, jeżeli to jest bardzo głęboko. No więc budowa planet też jest interesująca. To wszystko są sprawki tych najbardziej masywnych gwiazd. Mniej masywne gwiazdy, takie jak Słońce, są tylko niewiele materii tracą w ciągu swojego życia i one nie mają wpływu na ten proces wzbogacania materii międzygwiazdowej w ciężkiej pierwiastki. Tym niemniej nasza wiedza o budowie wewnętrznych tych gwiazd jest tylko poprawna jakościowo. My mniej więcej rozumiemy, co się nam dzieje, ale jak zabrać się do policzenia tego bardzo dokładnie, to nie potrafimy tego z jednego prostego powodu. Istotnym mechanizmem transportu energii, a od tego jak energia wydostaje się na zewnątrz gwiazdy, zależy na przykład jaki jest gradient temperatury w tej gwieździe. Transport energii w tych najmasywniejszych gwiazdach zależy od konwekcji. Podobnie u chłodnych, czerwonych, tych olbrzymów też tam transport energii odbywa się na drodze konwekcji. Konwekcja to jest proces znany wszystkim Państwa, bo to jest jak się w kuchni postawi garnek i gotuje w nim wodę, to ta woda się ogrzewa na drodze konwekcji, a też podobnie sobie ogrzewamy mieszkania, gdzie konwekcja powietrza powoduje, że takie zacieki kurzu się robią nad kaloryferem. To jest właśnie dlatego, że powietrze cyrkuluje i nad kaloryferem unosi się do góry. Więc ten mechanizm jak gdyby jest znany nam wszystkim, ale pomimo ponad 100 lat rozwoju fizyki i matematyki, my nie mamy takiego mechanizmu, żeby opisać z góry, przewidzieć jaka jest wydajność konwekcji. Bo to jest związane z tym, że my jeszcze nie mamy dobrej teorii opisującej chaotyczne zjawiska, a takie wiry konwektywne to są zjawiska dosyć chaotyczne. W związku z tym my nie jesteśmy z góry powiedzieć, w stanie powiedzieć, jak wydajna jest konwekcja w gwieździe, ile ona jest w stanie w danych warunkach transportować energię. W związku z tym, żeby nie możemy zrobić bez takiej wiedzy dokładnego modelu gwiazdy, w związku z tym, żeby załatać tą lukę naszej wiedzy, potrzebujemy danych empirycznych. Jasno, sejsmologia to jest coś, co pozwala nam to zrobić.
W przypadku Ziemi to wiadomo, że są procesy, które przypadkowo generują falowanie skorupy ziemskiej. To są trzęsienia Ziemi. Geofizyków interesują nie tyle same trzęsienia Ziemi, że trzęsienia Ziemi i poznanie mechanizmu jest ważne, ale trudne. Natomiast interesuje też, jak się propagują fale sejsmiczne Ziemi, bo według tego można tworzyć jakaś budowa wewnętrzna Ziemi. Po prostu tak jak obserwując załamanie szkła w soczewce czy w pryzmacie, my jesteśmy w stanie określić, z jakiego mniej więcej materiału ten pryzmat jest zrobiony, bo jeden pryzmat będzie bardziej odchylał się, a to drugi mniej. Tak samo obserwując, jak fale rozchodzą się wewnątrz Ziemi, my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest gęstsza materia, czy rzadsza i dopasować pewien model składu chemicznego wnętrza Ziemi do tej naszej Ziemi. Podobnie jest z gwiazdami. W gwiazdach na ogół nie ma takich przypadkowych źródeł falowania jak trzęsienia, natomiast mogą istnieć tam mechanizmy, które automatycznie pobudzają do takich samowzwódnych, trwałego falowania. Tego na Ziemi nie ma, oceany, jakby wiatr nie wiał, to by nie falowały, a w niektórych gwiazdach jest możliwy mechanizm po prostu oscylacji i on w dodatku jest samonapędzany przez gwiazdę. No, gwiazda w tym przypadku działa jak silnik cieplny, kosztem energii cieplnej, która jest produkowana w gwieździe, generujemy sobie mechaniczne oscylacje w gwieździe. Takie oscylacje tutaj na przykład mogą wyglądać w ten sposób, że na przykład cała gwiazda na zmianę to puchnie, to z kolei się kurczy. Ale może być też to bardziej skomplikowane, że poszczególne warstwy, na przykład wewnętrzne, wnętrze gwiazdy puchnie, ale równocześnie następna warstwa już się kurczy, a leżąca na tym jeszcze wyżej warstwa z powrotem się rozszerza. Takie zjawisko. To jest trochę tak jak ze strunami gitary. W zasadzie struna gitary, jak ma określoną długość, wydaje jeden dźwięk, ale ci, co grają na gitarze, wiedzą, że można zrobić taką sztuczkę, żeby pobudzić strunę gitary do wydania dźwięku o oktawę wyżej. Wtedy ona ma dwie długości, wtedy ma węzeł jeszcze po środku. Jeśli w środku tej struny jest miejsce, gdzie ta struna prawie nie drga, żeby taką sztukę zrobić, to trzeba szarpać strunę gitary bardzo asymetrycznie, czy bliżej jednego z jej końców. Podobnie z gwiazdami. Więc gwiazdy mogą, ta sama gwiazda może oscylować na kilka sposobów. I tu jest właśnie jeden sposób, to jest, że cała puchnie, cała się puchnie. Drugi sposób jest na przykład, jak tutaj na tym rysunku pokazane, a mogą też być odkształcenia asymetryczne, bo to co tutaj na razie jest wyobrażone, cała gwiazda pozostaje kulą. Ale mogą być też asymetryczne odkształcenia, i to takie skomplikowane, że na przykład te niebieskie to będą części zagłębione głębiej w gwieździe, a te czerwone będą troszeczkę wyżej wystawały. Takie skomplikowane fale są też możliwe. Można na pulsację gwiazd popatrzeć tak samo jak na fale sejsmiczne, bo to wszyscy to wiedzą, że oscylacje można zawsze przedstawić jako połączenie dwóch przeciwbiegnących fal. Jeżeli wypuścimy z dwóch końców takie same fale i one będą spotkają się, to w tym miejscu będziemy mieli oscylacje na przykład oceanu, ale nie będą te fale się przesuwały w żadną stronę. To będzie właśnie taka oscylacja gwiazdy. Więc można na to, co pokazywałem dotychczas, spojrzeć jako po prostu na specyficzny rodzaj fal, bo inne fale, które po prostu biegną sobie, tak jak tutaj są zaznaczone na tym rysunku, biegną sobie, wielokrotnie się odbijając od różnych warstw dookoła, one będą się kasowały. Bo taka fala, która ma niecałkowitą ilość długości fal do obiegu wokół gwiazdy, to ona potrafi, sama siebie będzie kasowała, bo po wykonaniu jednego obiegu trafi w innej fazie niż tam na początku się zaczęło, w związku z tym będzie sama siebie kasowała. Tylko te fale, które po wykonaniu pełnego obiegu dookoła gwiazdy, od te fale o tej częstości, spotkają się ze sobą samym w tej samej fazie, będą wzmacniane i będą trwałe. W ten sposób od razu wynika z tego, że
niedowolne częstości oscylacji gwiazd są dopuszczalne, tylko pewne szczególne i to jakie to są częstości zależy od tego, jaka jest budowa wewnętrzna gwiazdy. Może pytanie odwrócić i postępować sobie to, że obserwujemy, z jakimi częstościami gwiazdy oscylują i na tej podstawie chcemy wywnioskować, jak jest dana gwiazda zbudowana wewnątrz. To jest właśnie zasada seismologii. To jest przykład, jak mogą gwiazdy oscylować nieradialnie, czyli właśnie odkształcając od sfery. Może zwrócić uwagę, ta siatka współrzędnych symbolizuje jak gdyby materię. Więc to nie jest tak, że ta gwiazda tu po lewej się obraca, ona się minimalnie obraca, ta siatka powstaje nieruchoma, to te fale biegną po jej powierzchni dookoła. To jest dla tych, którzy są ciekawi fizyki, to takie oscylacje niesymetryczne, niesferyczne. Gwiazd dają się opisać takimi samymi liczbami kwantowymi jak poziomy w atomie wodoru. To ze względu na to, że w jednym i drugim przypadku używa się funkcji tak zwanych sferycznych harmonik do opisu tych procesów. Ponieważ, jak widać, jedna gwiazda przy sprzyjających okolicznościach może oscylować na szereg sposobów, na taki sposób, na taki. I w każdym przypadku oczywiście częstość oscylacji będzie inna, więc obserwując niektóre gwiazdy przynajmniej, my zobaczymy nie jedną częstość oscylacji, tylko kilka różnych częstości. Im więcej częstości zobaczymy naraz, tym więcej będziemy mieli niezależnych informacji o strukturze wewnętrznej gwiazdy. Jak będziemy mieli jakieś 10 czy kilkanaście częstości, to jesteśmy w stanie naprawdę dużo powiedzieć o budowie wewnętrznej tej gwiazdy, nie odwołując się do innych obserwacji astronomicznych. Podobnie jest, astroseismolodzy nie muszą wiercić, korzystać z danej wiedzy, ale z samego faktu, z jakimi częstościami, jak się fale rozchodzą wewnątrz Ziemi, mogą wnioskować o budowę. No więc nasz satelita właśnie będzie służył do obserwacji oscylacji gwiazd. Jeśli chcemy wykryć wiele różnych częstości, to musimy mieć bardzo precyzyjne obserwacje, dlatego że zwykle w gwieździe jedna z tych częstości jest silniejsza i widzimy wyraźnie jedną częstość, a inne słabo są zaznaczone. Dopiero jeżeli przyglądamy się gwieździe w sposób precyzyjny, to będziemy w stanie wyznaczyć więcej częstości. Otóż, proszę Państwa, ta huśtawka to jest przykład dobrze Państwu z życia znany, a ja go odwołuję dlatego, że to jest wyjaśnienie, nie wszystkie gwiazdy są w stanie pulsować. Dlaczego nie? No bo silnik ten cieplny, który napędza pulsację gwiazd, działa tylko w pewnych warstwach gwiazdy, mianowicie w takich warstwach, gdzie jest szczególnie silne pochłanianie światła, a to są zwykle są warstwy, gdzie jest częściowa jonizacja, na przykład w całym wewnętrzu gwiazdy wodór jest całkowicie zjonizowany, przy powierzchni, na przykład jak na Słońcu, może już być obojętny, ma jeden elektron. Podobnie z helem, hel głęboko jest całkowicie zjonizowany, czyli brakuje mu dwóch elektronów. Nieco wyżej jest tylko jednokrotnie zjonizowany, czyli brakuje mu jednego elektronu, a na powierzchni hel już jest obojętny, czyli posiada swoje dwa elektrony i tak dalej. Otóż te warstwy, które jest częściowa jonizacja, one szczególnie silnie pochłaniają światło, dlatego że dużo atomów jest, które mają jeszcze elektron, ale ten elektron może być, ale z kolei promieniowanie ma tam jeszcze wystarczającą energię, żeby ten elektron odebrać. Głęboko w gwieździe pochłanianie jest słabe, bo wprawdzie fotony są bardzo energetyczne, ale nie ma tam już atomu, który miał elektrony, więc nie ma z czego odrywać tych elektronów. Natomiast płytko z kolei jest bardzo dużo atomów, które mają elektrony, które można oderwać, ale fotony już tam mają za niską temperaturę, czyli za niską energię, nie są w stanie tego zrobić. W związku z tym tylko na pewnej głębokości gwieździe. I teraz jest kwestia, jak gorąca jest ta gwiazda, gdzie ta warstwa częściowej jonizacji wypada. To jest tak samo, jak proszę Państwa przyłożyć rękę do huśtawki. Państwo z doświadczenia wiedzą, że nie wszędzie jest łatwo rozbujać huśtawkę. Jeżeli coś mogłoby machać tutaj, to trzeba by działać z olbrzymią siłą i ta huśtawka by bardzo wolno się usuwała, bo nawet duża siła wykonywałaby małą pracę przy takich małych kwapnięciach, jakie są. Z kolei jakbyśmy chcieli za sam spód rozpuszczywać
popychać, no to wiadomo, że trzeba latać za tą huśtawką i to jest też bardzo niewydajnie. Zwykle najlepszy mechanizm rozbujania huśtawki z zewnątrz, że przyłożenie ręki jest pośredniej długości ramienia tej huśtawki, wtedy się ładnie buja, człowiek nie musi biegać za nią. I podobnie jest w gwiazdach, jest pewne optymalne położenie tej warstwy częściowej jonizacji, która napędza, jest w stanie napędzać oscylację, żeby dany typ falowania gwiazdy wzbudzić. W związku z tym to określam, że tylko niektóre gwiazdy mają tą konfigurację odpowiednią i tylko niektóre gwiazdy samodzielnie będą w stanie pulsować. Oczywiście jakbyśmy taką gwiazdę, dowolną gwiazdę puknęli z boku kijem, to ona by zaczęła pulsować, ale nie mamy takiego kija i nie ma takiego człowieka, który by stał przy gwiazdach. To by były wtedy tłumione drgania. A to, co ja mówię, to są drgania, które mechanizm wewnętrzny cieplny jest w stanie je napędzać, czyli to są takie samowzgódne drgania i my je jesteśmy w stanie obserwować. No i tu jest taki rysunek diagnostyczny, którym astronomowie się zawsze posługują. Mianowicie na osi poziomej jest temperatura gwiazdy, tu jest jej jasność. Słońce jest w tym punkcie mniej więcej, o tutaj, to jest gdzieś położenie Słońca. To jest ciąg główny gwiazd, czyli takich gwiazd, które są jednorodne, dopiero powstały i już palą swoje reakcje jądrowe. I teraz to, co nas interesuje, naszego satelita, to są najbardziej te gwiazdy tutaj, a więc o dużych jasnościach i gorące. Bo tam, jak mówiłem, te problemy z konwekcją są najbardziej dotkliwe, więc obserwując te gwiazdy jesteśmy w stanie coś w nich nowego do nauki. Niektóre z tych gwiazd, ale tylko i w niektórych pasach tego obszaru są w stanie pulsować. Tak samo jak tutaj jest taki pas, niektóre gwiazdy, które się znajdują gdzieś w tej okolicy są w stanie pulsować. Więc wśród całej rodziny gwiazd, tylko niektóre gwiazdy są w takich, posiadają takie warunki, że są w stanie oscylować. Ale tym niemniej gwiazd pulsujących jest mimo wszystko na tyle dużo, że nawet wśród kilkuset gwiazd, tych najjaśniejszych na niebie, będziemy mieli kilkadziesiąt albo więcej ciekawych gwiazd do obserwacji. No i tu jest ten sam rysunek praktyczny, biorąc co poprzednio, tylko w takiej bardziej sformalizowanej postaci, to jest zegarek temperatury, czyli to samo. Tu są chłodne gwiazdy, tu są gorące, tu są najjaśniejsze, tu są najgłośniejsze i tu już są gwiazdy, te czarne gwiazdy to są gwiazdy już z oznaczeniami, co one potrafią robić. Z tym, że te czarne to są dla nas nieinteresujące, to są zwykle gwiazdy stałe, są gwiazdy z naszego otoczenia. A te rozmaite kolorami są określone gwiazdy pulsujące rozmaitych typów. I one są tutaj, widzą Państwo, że całe zoo rozmaitych typów pulsacji gwiazd. No i teraz okazuje się, że jeżeli gwiazda pulsuje, to jest ważne, żeby móc ją obserwować w co najmniej dwóch różnych barwach. Powód jest taki, że jak my widzimy gwiazdę i widzimy, że jej blask się zmienia, to w przypadku, jak jesteśmy blisko, to Państwo widzieli, jedna gwiazda ma inaczej fale biegną na niej, drugie inaczej. Ale jak my obserwujemy z oddali, nie jesteśmy w stanie w zasadzie wprost samych zmian blasku rozróżnić, czy ta gwiazda ma 10 garbów na powierzchni w trakcie oscylacji, czy tylko jeden garb i to na zmianę się spłaszcza, puchnie, czy też w ogóle jest to oscylacja sferyczna. Żeby być w stanie określić, w jaki sposób, nie tylko zakończyć, w jaki sposób gwiazda pulsuje, nie wystarczy znać jej czystości oscylacji, trzeba znać coś więcej i tutaj jak jest amplituda w różnych barwach wygląda, jest bardzo pomocne. W Polsce, tu w Warszawie mamy bardzo silną grupę teoretyków, którzy potrafią modelować pulsacje gwiazd i oni potrafią narysować, bo razem z kolegami z Wrocławia potrafią policzyć możliwość i przewidzieć, jak będą zmieniały się, jeżeli na przykład tu mamy amplitudę pulsacji w jakiejś ustalonej barwie rzędu zielona, rzędu 5000 Angstromów. To oni są w stanie przewidzieć, w zależności od tego, jaką liczbą kwantową opisuje się ten typ pulsacji, jak będzie wyglądała jej amplituda w innej długości fali. Jeżeli mamy w związku z tym obserwację amplitudy w tej długości fali, w tej, to
dzieci z dwóch płytek w stanie organizacyjnym będzie oscylacja L1, L4, L6. No tutaj to widać, że tu jest trudniej, bo już te L0, L7, L5 już są bardzo do siebie podobne. Ale w sumie teoretycznie korzystając z tego typu diagramów będziemy. W związku z tym musimy od razu pomyśleć o tym, żeby nasze satelity były w stanie obsługiwać oscylacje nie tylko w jednym barwie, ale w kilku co najmniej. No w dwóch, jako minimum. To jest nasza wiedza o najbliższych gwiazdach z otoczenia. Spodziewamy się, że mniej więcej będziemy mieli niecałe 100 gwiazd, które pulsują z okresami rzędu od godziny do 2-3. I podobnie mamy tutaj po kilkadziesiąt gwiazd w tych przedziałach okresu pulsacji między 10 godzin, a 100 godzin, czyli rzędu 4 dni. I jeszcze dojdzie nam w naszym otoczeniu, dojdą niektóre gwiazdy, które mogą pulsować z okresami porównywalnymi z miesiącem albo nawet trochę więcej. To są przewidywania teoretyczne. No i teraz pomysł całego tego projektu polega na tym, żeby badać zmienność najjaśniejszych gwiazd z kosmosu. Powody są dwa. Po pierwsze, falowanie atmosfery, drobne jakie ono jest, ale jest, powoduje, że wszelkie pomiary są skażone i nie takie dokładne, jakbyśmy sobie życzyli. Po drugie, trudno jest prowadzić obserwacje w sposób ciągły, bo mamy dzień-noc, jeszcze jasny księżyc, pewnie się, że prowadzi obserwacje. Tym niemniej, jak tutaj zauważono, jeżeli gwiazdę mamy dostosowaną, obserwujemy dostateczną jasną gwiazdę, to nawet 30-milimetrowe obiekty daje taką dobrą informację, jak dla słabej gwiazdy 10-metrowy teleskop. W związku z tym pomysł obserwacji jasnych gwiazd jest dobry. Ale normalne satelity, bo już latają satelity, które potrafią obrazy nieba robić, z tym mają kłopot taki, że oni mają poważny teleskop, który daje bardzo dokładny obraz, ale tylko małego kawałka nieba. A jasne gwiazdy są rzadko rozrzucone na niebie, co każdy może się przekonać, jak wyjdzie przed domem wieczorem i spojrzy na niebo. W związku z tym w normalnych teleskopach i w teleskopach latających już satelitów, takich jak Korot czy Kepler, w polu widzenia może być najwyżej jedna jasna gwiazda. Teraz jak mamy jedną jasną gwiazdę, to jest problem z mierzeniem jej jasności, bo albo zrobimy długą ekspozycję, to wyjdą na wszystkie ładnie, wszystkie gwiazdy tła, ale ta jedna jasna będzie przeeksponowana i nie będzie się nadawała jej obraz do pomiaru. Albo zrobimy krótką ekspozycję, wtedy będziemy mieli oczywiście tą jasną gwiazdę ładnie wyeksponowaną, ale nie będziemy widzieć na obrazie żadnej gwiazdy dla porównania. A cała zasada dokładnych pomiarów astronomicznych jest porównywać jasność jednej gwiazdy względem drugiej, wtedy kasują nam się rozmaite efekty zmian czułości instrumentu, związane z inną orientacją na niebie i takie rzeczy. W związku z tym nasze satelity muszą mieć szeroki kąt widzenia, jeżeli chcemy mierzyć jasne gwiazdy. Tak, żeby cały wielki wóz na przykład, czy cały jeden duży gwiazdozór mieścił się na raz po lubicie. I to jest nowość tych małych satelitów, o których będę mówił. Dużo rozmaite takie inne zalety obserwacyjne. Mamy już pewne doświadczenia w zakresie obserwacji gwiazd z kosmosu. To są krzywe blasku otrzymane z satelity MOST. Satelita MOST jest prekursorem tego projektu, który mogą pokrzyć większe. No ale tym niemniej potrafił bardzo dokładne krzywe blasku zarejestrować. I tutaj jest ta linia ciągła, to jest dopasowanie do modelu. Widać, że to nie jest zwykła sinusoida. Tu się nakłada kilka różnych częstości oscylacji, co daje tak zwane dudnienia w fizyce, to się nazywa, co powoduje, że amplituda pojedynczych tych wahnień się zmienia. Ale to jest jak najbardziej regularna oscylacja składająca się z pulsacji w kilku wybranych częstościach. Most to wyglądał w ten sposób, to był dosyć duży satelita, to jest mniej więcej z pół metra długości, no bo tu jest pokazany jego start z kosmodromu Pleszczyzn na północy Rosji. Tym niemniej pomysł
do którego my nawiązujemy w naszym projekcie, to jest odwołanie się do tzw. nanosatelitów. Satelitów, które są znacznie mniejsze od mosta. Satelita, o którym ja będę mówił, to będzie taki duży jak jeden taki mały narożnik tego mosta i będzie miał znacznie mniejszy teleskop. Most miał teleskop o rozmiarze 20 parę centymetrów, nasz był. No więc wolę za koszty. Koszt projektu wysłania teleskopu Hubble, ja nie mówię o budowie rakiet i całym rozwoju, tylko sam satelita plus koszty jego eksploatacji, to jest rzędu 10 miliardów dolarów, czyli 10 tysięcy milionów dolarów. Koszt satelity most to było 10 milionów dolarów, przedbiorów. My budujemy satelity kosztujące mniej więcej jeden to jest za okrąglenie, ale powiedzmy, że niecałe 2 miliony dolarów sztuka. No i teraz pytanie jest takie, czego się spodziewać? No jasne, że jeżeli koszt jest powiedzmy kilka tysięcy mniej wydajemy pieniędzy, nie możemy się spodziewać tego samego co od teleskopu Hubble'a. Z drugiej strony nasz satelita, chociaż bardzo niedrogi, będzie potrafił znacznie więcej, nieporównanie więcej niż pierwsze satelity amerykańskie czy rosyjskie, które poleciały w kosmos. Potrzeba kilka par teleskopów, a ponieważ nie chcemy mieć żadnych ruchomych części w satelicie, przełączania filtrów, nic takiego, to po prostu każdy satelita będzie obserwował w oddzielnym filtrze i to będzie taka strategia mrowiska. Pojedyncza mrówka to obiekt nieskomplikowany, ale razem mrówki to potrafią góry piasku przenosić, termitiery budować, w której słoń może się poczochrać i tak dalej. Więc my będziemy mieli parami satelity, każdy będzie obserwował tylko w jednym filtrze, ale już para satelitów będzie, jeden będzie obserwował jeden, trzy, drugi i już taka para da nam ważne dane naukowe. Zasięg obserwacji będzie mniej więcej, znaczy satelita będzie miał znacznie więcej gwiazd, ale te, które będzie tak dokładnie mierzył jak chcemy, to będą rzędu o jasności rzędu 3,5, może 4 magnitów. Powinno być dla nas dostępne całe niebo, no z wyjątkiem tej okolicy, gdzie akurat jest słońce, ale w ciągu roku to się zmieni. Ze względu na to, że chcemy widzieć kilka jasnych gwiazd co najmniej naraz, żeby móc porównywać ich blask, pole widzenia musi być co najmniej 25 stopni. Chcemy dokonywać dokładnych obserwacji, więc teleskop satelity pojedynczej obserwacji musi mierzyć jasność z dokładnością do 0,1%, czyli to jest 1 milimagnitudy. Ta liczba jest związana z tym, że zbyt słabe gwiazdy będą dawały na słaby sygnał i tak dokładnie ich nie będziemy. Następny warunek jest, że jeżeli zbierzemy łącznie, zanalizujemy obserwacje z całego miesiąca, to powinniśmy być w stanie zauważyć pulsację gwiazd z amplitudą tak małą jak 200-tysięczne w blasku średniego samej gwiazd. No i że każde pole musi być oglądane przez satelitę, każde badanie musi być najrzadziej co 100 minut oglądane, czyli praktycznie na każdym obiegu orbity satelita musi wykonywać obserwacji naszego pola i cały projekt powinien być na tyle trwały, żeby satelity przynajmniej przez 2 lata pracowały. W praktyce to będą pewnie ze 4 lata, bo tam nie ma co się zużyć na satelicie. Jedyny efekt starzenia się satelitów to jest ze względu na promieniowanie kosmiczne, które uszkadza układy elektroniczne, ale w tym celu się używa troszeczkę starszych, nie tych najnowszych układów elektronicznych, które są we współczesnych telefonach czy innych gadżetach, bo one mają wąskie ścieżki, te połączenia, które są wykonywane w chipach, są mają bardzo wąskie i jak jeden cząstka kosmiczna jest w stanie przerwać takie połączenie. A starsza technologia elektroniczna była trochę, była mniej zaawansowana, używała to znaczy grubszych tych ścieżek i w związku z tym liczymy na to, że promienie kosmiczne nie będą tak silnie ich niszczyły, tak prędko. I w związku z tym spodziewamy się, że w praktyce trwałość działania tych satelitów będzie więcej niż 2 lata, 4-5. Poza tym nie ma tam części mechanicznych, które by się zatarły, ruchomych, więc nie ma co się zepsuć poza częściami elektronicznymi.
To jest przykład, jak będą wyglądały te satelity. Austriacy budują podobne do naszych, Kanadyjczycy ostatnio dostali pieniądze i też zaczęli budować. I tu jest dla takiej pary satelitów będziemy mieli dwa filtry. Jeden z nich będzie w filtrze niebieskim oceanowym, to jest długości par nanometrach, czyli to jest 4000 m2, to jest 4500, to jest barwa błękitna, a to jest szeroki taki filtr od zielonego do czerwieni, tak zwany czerwony filtr. Taka para satelitów już wystarczy do odczuwania oscylacji w dwóch filtrach na tyle, żebyśmy mogli wnioskować o naturze tych wydarzeń. Proszę Państwa, ilość obiektów dostępnych na niebie zależy od magnitu. Jeżeli to jest limit 3,5 magnitu, to mamy około 350 gwiazd rozmieszczonych w takich pasach. Widać, że w niektórych polach gwiazd jest znacznie gęściej, w innych one są stosunkowo rzadko rozmieszczone. Także będziemy wybierać pola do obserwacji, zwłaszcza te, gdzie jest dużo gwiazd i interesujące dla nas. Nie zasadzamy się, żeby całe niebo przebadać. To nie jest cel tego projektu. No i taka typowa obserwacja będzie wyglądać tak, że jeżeli mamy na przykład Oriona, nasz satelita będzie widział całego Oriona w polu widzenia, to z góry już wybierzemy sobie, które z gwiazd w Orionie nas interesują, powiedzmy, że te trzy, i będziemy analizować tylko obraz, szczegółowo na orbicie analizować obraz tych gwiazd. I założenie jest, że minimum obserwacja przy każdym obiegu Ziemi, minimum obserwacja Oriona będzie trwała 15 minut. To znaczy, obrazy będą robione w odstępach, powiedzmy, sekundowych, czy kilkunastosekundowych, ale ciąg takich obserwacji będzie trwał co najmniej 15 minut na każdej orbicie. Ze względów makroprozaicznych nie możemy obserwować w sposób ciągły satelitą, bo to by wymagało znacznie większych baterii słonecznych zasilania, a wtedy te baterie musiałyby się składać, rozkładać, no i ryzyko, że coś nie pójdzie tak jak trzeba, byłoby kolosalnie większe. Wiadomo, że nawet przy amerykańskich satelitach były takie problemy, że nagle się jedno skrzydło Hubble'a nie rozkładało, bo rządnie trzeba było je posłuchać, żeby się rozłożyło bateria słoneczna. To ryzyko jest poważne. My tego nie mamy, baterie słoneczne mamy tylko na powierzchni satelity, tak jak one tutaj są naklejone w ciemne partie paski. I to wystarczy do tego, żeby na jednej orbicie przez 15 minut satelita obserwował. Co najmniej 15 minut. Będzie w praktyce się okaże, być może to jest trochę więcej. Każdy taki obrazek pojedynczej gwiazdy, którą pokazałem, będzie od razu na orbicie przez komputer orbitalny analizowany i będzie zredukowany tylko do 10 liczb, praktycznie rzecz biorąc. Jedna liczba to będzie sumaryczny sygnał wewnątrz tego dużego, mniejszego koła. Drugi to sumaryczny sygnał wewnątrz większego koła i od nich odjęcie daje poprawka na to tło, to pozwala odjęcie tła. I jeszcze będą cztery takie narożniki, zintegrowana jasność w tych narożnikach, po to, żebyśmy mogli ocenić, jakiej jakości jest obrazek i czy nie ma tam jakichś zakłóceń, na przykład nierównomiernego tła nieba czy czegoś takiego. Te zielone narożniki służą tylko do kontroli jakości obrazu. Sama jasność gwiazdy będzie mierzona po prostu na podstawie sygnałów w tych dwóch kołach. Taki sposób mierzenia jasności gwiazdy nazywa się jasność aperturowa. Jeżeli to się wszystko weźmie razem, okazuje się, że 10 wartości trzeba przesłać na Ziemię i to jest kolosalna oszczędność, bo z obszaru, który ma 1000 pikseli, 30 na 30 pikseli, wysyłamy tylko 10 liczb. A tak jak mówię, też jesteśmy ograniczeni mocą nadajników, tak samo jak czas obserwacji jest limitowany mocą baterii, także samo przesyłanie na Ziemię jest związane z mocą nadajników. Jakbyśmy chcieli więcej przesyłać, żeby nie mieć zakłóceń odczumu, musielibyśmy mieć silniejsze nadajniki. A tak bardzo sobie redukujemy ilość sygnałów, która przekazana na Ziemi i słabe nadajniczki takiego typu, jak amatorzy używają do komunikacji z jednego końca Ziemi na drugą, i wystarczą na naszym satelitom, żeby przesyłać dane naukowe już częściowo zredukowane na Ziemi.
To jest przykład, jak taka dokładna krzywa blasku z satelity może wyglądać. Proszę Państwa, to jest zmiana blasku o 4%, a tutaj widać, że to się pomiar, pojedyncze pomiary rozrzucone są znacznie mniej niż 1%, raczej rzędu jednej dziesiątej procenta, więc to jest to, co my chcemy osiągnąć, taką dokładność. To jest przykład rzeczywistej krzywy blasku zmierzonej za pomocą satelita mózg i my podobnej dokładności krzywy blasku będziemy otrzymywać z naszych satelitów. Projekt jest wspólny, dlatego że 6 satelitów produkujemy, po parze każdy z krajów. Ogólnie rzecz biorąc, samą koncepcję wymyślili Kanadyjczycy, nie bez udziału polskiego, mój były promotor, który wyemigrował do Kanady przed 30 prawie laty, jest autorem sam naukowego tego pomysłu, żeby mieć zbudować takie małe satelity, a obok pracował szef takiego działu kosmicznego, który był w stanie skonstruować, zaprojektować, jak takie małe satelity astronomiczne miałyby wyglądać. My, jak gdyby na licencji, budujemy takie same satelity, jak zaprojektowali Kanadyjczycy. Oni początkowo nie budowali, dlatego że nie mieli pieniędzy, dopiero właśnie ostatni dostali pieniądze. Austriacy, wcześniej dostali już i austriackie satelity polecą w przyszłym roku na wiosnę. Nasze, jak dobrze pójdzie, już za troszkę więcej niż za rok, przynajmniej jeden. A kanadyjskie dopiero wystartowała wszechny budowa, bo dostała pieniądze. Zmienili projekty, oni mieli już zrobione, całą opanowali na wcześniejszych innych podobnych takich satelitach, opanowali tą technologię, więc my częściowo korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań w kosmosie. Jaki jest cel teraz nie naukowy, ale z punktu widzenia technologii kosmicznej? Proszę Państwa, ustawimy się na innej pozycji względem na przykład europejskich projektów kosmicznych. Dopóki nie zbudowali tym samego własnego satelity, to jesteśmy uważani jako stosunkowo partner lekkiego kalibru i współpracujemy z Europejską Agencją Kosmiczną, ale dostajemy stosunkowo prostsze zadania do wykonania, tylko pewne niewielkie elementy podzespołu satelitów badawczych, a chodzi o to, żeby w przyszłości mieć możliwość zarządzania całym jednym wielkim instrumentem pracującym na satelicie i odpowiadać za jego wykonanie i podzlecać czy naszym zakładom przemysłowym, czy zagranicznym grupom wykonanie już drobniejszych podzespołów. Czyli zrobienie takiego satelity jest jak gdyby zdanie takiego egzaminu maturalnego, który pozwoli nas będą nas traktować jako poważnego, poważniejszego partnera w współpracy kosmicznej. No, nauczymy się też współpracując już z krajami, które o podobnym potencjale naukowym, bo jak wiadomo, ani Kanada, ani Austria nie wysyłają kosmonautów w kosmos same, ani nic takiego. Nas też to nie czeka w przyszłości, raczej sami nie będziemy budować tutaj ani Bajkonuru, ani Cape Canaveral w Puszkowie nie wybudujemy, bo to są koszty, każdy z Państwa musiałby w naszym kraju, każdy musiałby je swój samochód podarować, żeby sfinansować łączne koszty takiego projektu kosmicznego z budową rakiet, z wysyłaniem ludzi na Księżyc. Tego rzędu kosztów. Powstanie sieć nowa współpracująca w zakresie badań kosmicznych między CBK, CZAMPiEN z udziałem Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozwijali, wzmacniali kontakty i nauki z technologią w przyszłości. Zakłady przemysłowe będą, jeżeli nie w tym projekcie, w tym projekcie tak naprawdę pewne elementy są drobne i nie ma potrzeby w większości przypadków powstania zaawansowanych technologii w przemyśle, to jeżeli uzyskamy z tego powodu pierwszego mocniejszą pozycję, będzie dostaniemy zamówienia od ESA, no to i przemysł na pewno też skorzysta. Także w przyszłości liczymy na to, że Polska będzie mogła być szefem całych dużych projektów kosmicznych budowanych wspólnie przez Europejczyków. To są kandydaci. Tak będzie wyglądał model naszego satelity. Jak Państwo wyjdą z sali, to zobaczą Państwo, ten model jest do zobaczenia w naturalnej skali tutaj w holu.
Tak jak mówię, podpisane już jest ponad pół roku temu porozumienie, na mocy którego te dwa satelity polskie, KRIGE.pl, zostaną zbudowane. Częściowo w Kanadzie, częściowo w Polsce. Zaraz popiszę, jakie są elementy tego satelity. Orbita, widać, będzie rzędu 600-800 km, w związku z tym czasobiegu rzędu 100 minut. Tak zwana słoneczno-synchroniczna, to znaczy, że jej płaszczyzna jest skierowana zawsze w ten sam sposób do kierunku ku Słońcu. Sam satelita będzie miał wymiary sześcianu wokół 20 cm. Waga rzędu 6 kg. Zasilanie z baterii słonecznych między 5 a 10 W. Dalej pojemność baterii, to jest akumulatora na pokładzie, to będzie 5 amperogodzin. Jest też pamięć na dane naukowe przewidziana, taka jak tutaj. Szybkość transmisji jest stosunkowo wolna, tak jak mówiłem. Chodzi o to, żeby nadajnik nie miał zbyt wielkiej mocy. Najważniejsze dla nas jest precyzja określenia pozycji satelity, gdzie on patrzy, żeby obraz gwiazd nie był zbyt rozmazany, poruszony. To jest 10 sekund łuku. To wystarczy dlatego, że pojedynczy piksel obrazu będzie rzędu 30 sekund łuku, więc te obrazy, jeżeli będziemy w stanie tak utrzymać pozycję, to będzie dobrze. Precyzja nastawienia po prostu na jakiś kierunek naszego teleskopu będzie raptem 1 stopień, nie trzeba tego dokładnie, skoro Orion jest duży i mamy 25 stopni widzenia, to wystarczy, że trafimy z dokładnie jednego stopnia na to pole. Natomiast będziemy je utrzymywać już tak dokładnie, rzędu 10 sekund. Sama na dłuższą metę stabilność ustania pozycji po 15 minutach czy po godzinie, gdzie patrzy satelita, powinna być rzędu 1 sekundy łuku, czyli 2-3 pikseli mniej więcej. Jeden tylko jest instrument naukowy, teleskop. No i tutaj te elementy budowy satelity są, proszę Państwa, opisane. To jest otwór, przez który patrzy teleskop, to jest otwór, przez który patrzy druga lunetka, która ustala, służy do kontroli, tylko do, w to, co się nazywa szukać w teleskopa, czy guider, który służy do głosu trzymania, analiza obrazu w szukaczu, pozwala elementom satelity korygować wszelkie drobne poruszenia w kierunku, w którym satelita patrzy. Ten szukacz jest używany tylko wyłącznie do tego, żeby utrzymywać kierunek patrzenia satelity tam, gdzie chce. To są baterie słoneczne, te panele tutaj. Tutaj jest antena na pasmo S, to jest krótkofalowe, związane, zapasowa komunikacja satelito. Główna komunikacja będzie za pomocą anten na pasmo UHF, czyli tak mniej więcej jak komórki się komunikują. Jest też magnetometr, który pozwala z grubsza zmierzyć, jak satelita jest zorientowany względem pola magnetycznego Ziemi. Po systemie satelity, zasilanie, panele słoneczne, baterie, akumulatory litowo-jonowe i kontroler, który tym wszystkim administruje. Dalej układ sterowania satelitą, w sensie, że to jest komputer pokładowy, który analizuje dane, pamięć i monitor stanu satelity, który szykuje, odbiera sygnały od różnych czujników. Dalej system komunikacji satelity, jest odbiornik UHF i nadajnik na pasmo S. Dalej manewrowanie satelity. Satelita na orbicie porusza się bezwładnie. My nie jesteśmy w stanie zmienić jego orbitę. Nie ma żadnych silników rakietowych, które pozwoliły zmieniać jego orbitę. Natomiast on ma pełną kontrolę nad tym, jak się obraca i w którym kierunku jego teleskop patrzy. I to jest też skomplikowane. I on to robi na dwa sposoby. Na krótką metę za pomocą kół zamachowych. Kręcąc kołem zamachowym, powoduje na zasadzie reakcji kręcenie się całego satelity w przeciwną stronę. A na dłuższą metę może używać też cewek magnetycznych. Po prostu jak igła magnetyczna
orientuje się, dana cewka może się orientować względem pola ziemskiego. On ma trzy cewki i trzy koła zamachowe, także jest w stanie niezależnie orientować się w trzech kierunkach X, Y, Z. W związku z tym pozwala mu to na pełną kontrolę. Te koła zamachowe są jedyne ruchome elementy w satelicie. Wiadomo, że są sprawdzone, są bardzo trwałe, nie powinny nawalić. W związku z tym satelita też będzie miał możliwość określenia swojej pozycji względem pola magnetycznego Ziemi, to jest ten magnetometr. Względem Słońca jest taki specjalny czujnik Słońca, który w zasadzie liczy jasno czy ciemno. I dalej względem gwiazd, to ten szukacz gwiazd pozwoli na to. No to jest rozbicie takiego satelity, jakbyśmy rozmontowali jego płyty, to widać jak te układy są. To jest teleskop, to jest szukacz, tu jest detektory teleskopu, a tutaj obok są płyty, tutaj są też baterie, są płyty z elektroniką tutaj zamieszczone i tutaj na obudowie są umieszczone te czujniki i anteny. Teleskop ma dosyć skomplikowaną budowę, wiele soczewek. Proszę Państwa, kłopot jest taki, gdybyśmy użyli zwykłego obiektywu fotograficznego, byłoby za dobrze. One są za dobre do naszych celów. Na czym to polega za dobrze? Że mielibyśmy obraz gwiazdy, który by wypadał na mniej niż 1 piksel. A czujniki elektroniczne mają raster. One nie mają równomiernej czułości, tylko tak jak w telewizorze. To jest siatka, jak gwiazda, obraz gwiazdy trafi na środek piksela, to jest, daje silny sygnał, jak trafi na granicę pomiędzy pikselami, to daje słaby sygnał albo w ogóle. W związku z tym, jakbyśmy przesuwali gwiazdę przez detektor, to byśmy mieli silne migotanie rejestrowanego blasku. My tego nie chcemy, bo my chcemy obserwować zmiany blasku gwiazdy fizycznej, prawdziwe, a nie związane z tym, że detektor ma strukturę podzieloną i jest na piksele. W związku z tym, żeby tego efektu uniknąć, nasz obraz gwiazdy musi być rozmazany na szereg pikseli na niebie. Te gwiazdy, które obserwujemy, są jasne, więc pewne rozogniskowanie nie jest dla nas problemem. Ale rozogniskowanie nie jest prostą sprawą, jak się na to spojrzy. Dlatego, że w różnych głębokościach fali to może wyglądać różnie. Tutaj są matryca, którą będziemy używać detektor. Widać, że to są parametry, które w zasadzie 30 cm średnica i taka matryca, które odpadają po prostu komercyjnym aparatom fotograficznym trochę lepszej klasy. Podobnie nasze komputery na pokładzie, to mniej więcej jest ta technika, którą w desktopach ci używa. Tym niemniej, żeby osiągnąć założone pomiary tą dużą dokładność blasku, my musimy mieć równomiernie rozogniskowane obrazy gwiazd. Tego to nie jest łatwe. Jeżeli się weźmie zwykłe soczewki rozogniskowane, ale oświetli je światłem monochromatycznym, okazuje się natychmiast interferencje, bo różne powierzchnie soczewki dają odblaski, które ze sobą wzajemnie interferują. Dostajemy po prostu takie krążki w obrazie. To jest obraz rzędu kilku pikseli, nawet chyba z 10, ale wewnątrz niego są krążki. I cała sztuka polega na tym, żeby te prążki zrobić jak najmniej widoczne przy rozogniskowaniu nawet w pojedynczej barwie. Bo zwykły obraz rozogniskowany wydaje nam się rozważany, ale to jest dlatego, że patrzymy w świetle białym okiem. Nie, gdybyśmy patrzyli tylko w laserowym świetle w jednym długości fali, zaraz byśmy zobaczyli rozmaite takie prążki w tym rozogniskowanym obrazie. Więc to jest poważny kłopot, żeby dostać równomiernie, ładnie rozmazane i być może uda nam się poprawić konstrukcję teleskopu, żeby mieć to lepiej niż to jest dotychczas. No i to są pozostałe parametry. Waga może rzędu 5 kg, 5-6 kg. Szybkość i inne elektryczne rzeczy to było podawane. Więc krytyczne elementy określające działanie satelity to są te elementy, które kontrolują obracanie się jego. Bo tego nie można by próbować na Ziemi tak naprawdę. Trzeba być w kosmosie, żeby była nieważkość, żeby te delikatne ruchy, siły, które dają cewki magnetyczne albo koła zamachowe, można by było próbować. Mało tego, trzeba jeszcze widzieć, jak się zmienia pole magnetyczne Ziemi i tak dalej. W związku z tym
Kanadyjczycy kilka wypuścili takich małych, próbnych satelitów do innych celów, ale oni tą technologię orientowania satelity opanowali, dlatego my to kupujemy po prostu jako czarną skrzynkę od nich, te elementy satelity. Nie ma co ryzykować robienia wynalazków i wypróbowania ich samemu w kosmosie. To jest właśnie elementy tego układu. Takie, to jest rozmiaru ze 3-4 cm mniej więcej. Nie mniej, 3 cm mniej więcej. To jest to koło zamachowe, to jest zwojnica, która daje pole magnetyczne, z którym może oddziaływać z polem ziemskim. To jest czujnik zwykły, taki jak w lampach garażowych, które się same zapalają. Czujnik światła słonecznego, a to jest jeszcze końcówka magnetometru i układ elektroniczny, który mierzy pole magnetyczne. To jest w rozmaitych fazach budowy satelity, akurat austriackiej naszego tu jeszcze nie ma. Tutaj są jeden, gdzie już widać, ten jest, ma całkowitą budowę, ten jeszcze nie ma wewnętrznych, bo tam mechaniczna struktura jest zaznaczona, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. To jest stół, tu gdzieś leży śrubokręt chyba na tym stole. To jest chyba ten większy śrubokręt izolowany. Tak jak mówię, ten bok to jest 20 cm, żebyście Państwo mieli pogląd o wielkości tego. W kosmos, żeby to wyrzucić te satelity od rakiety, jest potrzebny taki magazynek. To działa tak jak magazynek, nie wiem, w karabinach, gdzie jest sprężyna, na dół naboje się ładuje z góry i potem ta sprężyna wypycha nabój po naboju. Podobnie tutaj można taką studzienkę rozmiarzyć 20 na 20 cm, ona jest za 2-3 satelity wepchnąć z góry, tam jest na dole sprężyna, która się... I tu jest tylko zamek elektryczny, który po jednym te satelity uwalnia i ta sprężyna je wyrzuca w kosmos. Chodzi o to, żeby nie uderzyły elementy pozostałe satelity czy rakiety, bo to tak wygląda w ten sposób. To jest jakiś wielki satelita, przykładowo, komercyjnie może być telekomunikacyjny. Taki satelita ma wielkość i wagę autobusu, kosztuje dobrych parę miliardów dolarów, a nasz ten system wyrzucania satelitów to jest tutaj ta skrzyneczka przeciwpiona do niego malutka i oczywiście niby nam nie pozwolił skorzystać ze startu takiego dużego satelity, jeżeli by nasz satelita miał uderzyć w któryś z elementów tego wielkiego satelity. Więc ta sprężyna służy po to, żeby je odrzucić od tego wielkiego satelity, żeby nie doszło do kolizji zaraz po starcie. No i cały projekt, jeżeli mi się zadziała prezentacja, chyba nie zadziała. Nie, bo to jest kwestia już interwencji OpenOffice i Microsoftu, to się pokazało. Także cały projekt można podsumować, będą dwa austriackie, dwa polskie, dwa kanadyjskie satelity. Będziemy w sposób długotrwały monitorować w ciągu, powiedzmy, co najmniej przez miesiąc albo przez 3 miesiące jedno pole będziemy monitorowali, a następnie mierząc blask gwiazd, a potem z tych wyników będziemy za pomocą takich gwiazdów w sejsmologii odtwarzali budowę wewnętrzną tych gwiazd i narzucimy silne warunki na mechanizm, wydajność mechanizmu konwekcji w tych gwiazdach. I to jest mniej więcej wszystko, co Państwu chciałem powiedzieć. Model jest do obejrzenia w holu, ja tam będę przy nim, więc kto jeszcze chce zadać dodatkowe pytania. Od razu opadam, kiedy wystartuję i jak. To jest trochę jeszcze takie pytanie, jak ja bym się zapytał kogoś z Państwa, którym numerem taksówki, o której godzinie dojedziecie do pracy za 2 lata. Znaczy, my mamy pewne rozmowy, Hindusi i Rosjanie wchodzą w grę. W tej chwili opcja rosyjska jest chyba jest i tańsza i pewniejsza, ale nie jestem jeszcze pewny, czy zdążymy z budową satelity na start rosyjski. Pamiętajmy, że my nie wybieramy, nie kupujemy rakiety. To ci goście, co zbudowali tego satelitę telekomunikacyjnego, oni płacą te 10 milionów dolarów za start rakiety, a my tam płacimy drobny przyczynek do tego. W związku z tym cały start jest ustawiony według tych wymogów głównego ładunku, a my tylko możemy popatrzeć, czy to nam odpowiada, czy nie odpowiada. Jedyny mamy wybór. Dziękuję. To tyle w tym odcinku. Na kolejny zapraszam na stronę www.bright-pl.pl.
Thank you.